Mamy taki piękny pokój z takiego pięknego z pięknymi freestylerami. Dziękuję. Piękny plakat z pięknym freestylerem. Piękne piłki. Piękne SD. Za oknem piękna Praga. Ogólnie jest pięknie. Jesteśmy zmęczeni. Idziemy spać. Przejechaliśmy i idziemy już spać. Nie. Sorry. Przepraszam. Masz Roden. Jesteśmy właśnie już w Pradze. Mamy taki duży pokój. No to jest zupełnie inny pokój niż w Slawii. W Slawii mieliśmy miejsce o tam gdzie stoi teraz Miłosz, to już była ściana. Tak było. I dostaliśmy taki pakiet startowy i już mam na sobie tę koszulkę. Super bola, super piłka. Dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj jest tylko inauguracja turnieju. A tuż po niej jest premiera filmu Around the World. Pierwsza profesjonalna, oficjalna produkcja filmowa o tematyce freestyle football. Zobaczymy na wielkim ekranie wspólnie wszyscy. Zobaczymy film o freestylu, o freestylerach. Nie wiem co to będzie, nie wiem czego się spodziewać w sumie, ale jestem ciekawy, bo sam w sumie kiedyś chciałbym zrobić w przyszłości taką dużą produkcję o tematyce freestylu, więc zobaczymy jak inni robią. Dużo fajna jakość, taki przyjemny materiał. I will try it. Yeah, I think this t-shirt is pretty beautiful. It looks nice. It looks nice, yeah. Yeah, man. It's very comfortable. I like it. It's very, I like it. Super Bowl Pro 2019. Jutro zaczynają się eliminacje. Trzeba się dzisiaj wyspać, przygotować i jutro zaczynamy. Sobotę finały, ale to dzisiaj poniedziałek, więc na razie żyjmy dzisiejszym dniem i jutrzejszym wtorkiem, czyli eliminacjami. A teraz idę spać. Do zobaczenia jutro. Hello! Hey. Oprowadzę was po super balowym hotelu. Tutaj jest recepcja, tutaj dostaliśmy klucycki. Siema. O! O, patrz, tutaj mamy fotele. Kurwa. To już możemy siedzieć. To są te fotele z masażem, tak? Tak. Dla mnie już niestety nie starczyło. Idziemy do głównego holu tego miejsca. Nie. Jak... Ja helwetę, to chyre, o ja, trengi die. Ja patrzę, a co nie, będziesz sobie tam na pigunę? Hala kongresowa. Tu już trwa. O kurde. Jesteśmy na inauguracji turnieju. Zaraz się wszystko zacznie. Jezu. Ileś tu freestylerów. Hello, PWG. Zizik. Fuck, jak się masz? Bardzo dobrze się ma. I love your last video, man. Oh, respect. Thank you. PWG mi spropsował. Widziałeś to? Widziałem. Ja też to widziałem. Widziałem to na żywo. Ajdzie. I love you! Thank you very much. I love you too. Plan na dzisiejszy trening jaki jest? Więc tak. Wchodzę, najpierw się muszę ubrać. Wchodzę, ja wtedy rozciągam się, robię rozgrzewkę, tak jak Brzezin mówi. Tutaj macie link do filmu z rozgrzewką. I ja wtedy siadam, gram SD i kończę trening. Aha. Dziękuję. A ja robię jak kazane, if you know what I mean. Idziesz usiąść. Nagrywałem teraz przez ten czas, ponieważ byliśmy w takim kinie freestyle'owym. Oglądaliśmy premierę filmu Around the World, czyli filmu o
o community freestyle'owym i o tym, jak wygląda właśnie życie freestylera w poszczególnych miejscach dookoła świata. A puentą tego wszystkiego był turniej Super Bowl i Mistrzostwa Świata, które wygrywa Erlend. Miał bardzo fajny, emocjonalny, motywacyjny film. Fajnie to zrobili, że wybrali kilku freestylerów jako bohaterów reprezentujących jakieś właśnie miejsca na świecie. Mieliśmy tam i Polaka, rodaka, mistrzów z Norwegii, Erlenda i Breniara. Mieliśmy zawodnika Afroamerykana, który w Nairobi w Kenii, w bardzo biednej miejscowości, za pomocą freestylu wyznaczył sobie misję rozwoju młodzieży w tym kraju, w tym mieście. To był oczywiście nasz dobrze znajomy Juan Rock. Mamy z nim nagrany point of view, to możecie zobaczyć tutaj wywiad. Jest link, no mała oglądalność tego wywiadu jest, nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo motywacyjny wywiad. A wracając do filmu, film również emocjonalny, motywacyjny, bardzo fajnie. A to wygrać, myślałem, że ze mną pogadać o tym filmie. No. Dobra, tak w skrócie, żeby nie przedłużać tego vloga. Film bardzo interesujący, mam nadzieję, że jakoś pójdzie dystrybucja, pójdzie w świat, może w jakimś kinie, ale powiedzieli, że na pewno będą walczyć o to, żeby było na DVD. W telewizji. W telewizjach w całym świecie. To by było bardzo fajne, jakby na takim Discovery albo BBC taki film poleciał. Znaczy, to by dużo wniosło. Ogólnie ten film to pokrótce opowiada, czym jest freestyle, czym jest człowiek jako freestyler i życie freestyle'owe, więc bardzo fajne, by poszło to w świat, by przestali na nas mówić piłkarze, że odróżnili naszą kulturę od innych osób. Też fajnie Luki powiedział, że każdy może tak siebie zobaczyć w tym, tak, nieważne, tak, czy uprawia freestyle, czy piłkę nożną, czy kręci sobie tak długopisem na palcu, że to... No. Ale każdy był swego rodzaju mistrzem świata, co nie? No tak, mistrzem w tym, co robi dla kogoś innego. Bo żałujcie, jeśli tego nie widzieliście, no, ale jeśli gdzieś się pojawi, to pojechać na Super Bowl. To koniecznie obejrzyjcie, polecam 10 na 10, film web poleca. Macie tu nasze oceny. Dziękujemy. Dobra, a teraz idziemy. No daj dyma! Jest godzina 22. Do mnie dziewczyna pisze. To może tego nie pokazać. Trzymam je za słowo. Jeszcze nie wiem, o której jutro mam eliminację, ale ja idę pograć tak troszkę, żeby zapoznać się z piłką. Cześć! Cześć, jestem Michał. Pewnie spotkamy tam innych wariatów piłkowych. Szykujemy się. Zrobisz kamerę koszulką? W ogóle widziałem taki fajny myk, że biorą klapki ze sobą na trening. No to taki myk stosuje jak Barry, ale on włazi w nich po centrum Warszawy. Po treningu weźmiesz klapki? Tak. Założysz? Tak. No. A, to ja też. Nie chcę się teraz skarpetek zdejmować. No tak, no proste. Ja w ogóle żadnego triku jeszcze nie zrobiłem tutaj. O, tak, dobra. To dobry znak, nie zrobiłeś. Co zły znak. Jezu, co za wejście. Jak mały krok dla człowieka. A to pchać trzeba. Wow. Jesteśmy na liczbie, ale to zarąbiście jest, nie sądzisz, że to jest tak fajnie. O, oczywiście siatko noga. Dobra, pokaż, patrz, pierwsza próba. Za pierwszą próbą. Tak. O, kopalnię sobie kupiłeś. Tylko ładniutko. Kurde, spada mi to ciągle. Miłosz, co ty robisz? A, dobra. Nie.
samo. Tak samo. Taki sam poziom. Ten sam poziom, te same sety. Tylko coraz lepiej. Będzie dobrze. Super, ba. Skóra mów, za pierwszą. Żeby światło nie zgasło. Dobra. No. Coraz ciemniej. Gon, gon, gon. Co małe usterki tutaj? No jak widać. Miałem... O, już, już po graniu. Dobra. Dobra, fajnie się grało. Na pożegnanie. Chciałem na pożegnanie zrobić skórę mów. Ale to jest jakiś... To jest jakiś sygnał, żebyśmy nie grali już. O. Ciemno! O nie! Dobra. Ale fajnie jest, zrobiłem skórę mów do komba. No. Słuchaj czas na mikrofonie, to będą... Więc luzik. No. To jest... Dobra, ja idę spać. Jutro eliminacje. Więc... Więc w tych ciemnościach mówię wam... Dobranoc. I po prostu trenujcie.